1968 roku Szumowiny wychodziły. Prawdę powiedziawszy, wydaje mi się, że tak jak teraz troszeczkę to się tam też dzieje. To było taką czymś tak obrzydliwym. I to bardzo wiele ludzi przyzwoitych, to poczucie takiego obrzydzenia do tego, co się działo wokół, bardzo jednoczyło. A ten marzec to było takie już ukoronowanie tego, że tak jasno widać, kto jest kto i taka różnica między przyzwoitością i nieprzyzwoitością, między odwagą i jakimś takim strachem. Byłam na ostatnim przedstawieniu Dziadów, potem poszłam pod pomnik Mickiewicza, a potem już mnie to wszystko znudziło, poszłam do domu, więc nie zostałam spałowana. Ja nie mogę powiedzieć, że wyszło, prawda, antysemityzm wyssany z mlekiem matki, polski antysemityzm wyszedł w 68 roku. Nie, tak nie mogę powiedzieć. Ja uważam, że bardzo dużo antysemityzmu w Polsce było. Nawet bez Żydów jest do dzisiaj. Natomiast to, co się działo w 68 roku, że część osób nie reagowało jak ludzie, którzy byli po prostu świniami, a niekoniecznie antysemitami, korzystali z tej okazji, żeby się mścić na Żydach, albo żeby zająć ich ich posady, żeby się do czegoś dorwać. Teraz my. Moi rodzice bardzo nalegali, żebym ja wyjechała, bo oni się bali. Bo oni pamiętali różne rzeczy i oni się bali. Chcieli, żebym ja wyjechała. Jak przyszedł stan wojenny i moje dziecko, i mój mąż był internowany i były tego, to ja sobie myślałam, kurde, czy ja dobrze zrobiłam, może dzieci moich przyjaciół, którzy wyemigrowali, mają lepiej. Teraz też tak myślę czasem, może we mnie.